Šventazis Kazimieras yra vienas pagrindinių Lietuvos globėžių, vienas populiariausių šventųjų mūsų šalyje. Ko naujo galime sužinoti apie šį personažą? Kviečiu jus į kito Dievo grupės epizodą. Nie wiem jak państwo, ale ja już się strasznie zmęczyłem. A to dopiero początek. Jednak wracając do naszego bohatera, święty Kazimierz urodził się 3 października 1458 roku w Krakowie jako syn króla Kazimierza IV i Elżbiety z Habsburgów. Miał 13 rodzeństwa, z czego 4 jego braci zasiadało na tronie. Władysław na Czechach i Węgrzech, Jan Albert w Polsce, Aleksander na Litwie i Zygmunt w Polsce oraz na Litwie. W 1471 roku również Kazimierz miał otrzymać koronę, dokładnie koronę węgierską. Szlachta węgierska zbuntowała się przeciwko obecnemu królowi Maciejowi, którą poparł Kazimierz. Jednak cała wyprawa zakończyła się fiaskiem i nasz święty wrócił do ojczyzny. Po powrocie do kraju królewicz nie przestał interesować się sprawami publicznymi. Wręcz przeciwnie, został prawą ręką ojca, który upatrywał w nim swojego następcę i wciągał go powoli do współrządzenia. Podczas 2-letniego pobytu ojca na Litwie, Kazimierz jako namiestnik rządzi w koronie. Ze skromną elegancją rządzi w imieniu ojca, zawsze przedstawiając się jako drugi syn króla, aby podkreślić swoje podporządkowanie. Miał wyraźne zadatki na władcę o jasnym umyśle, rozważnego, dobrze przygotowanego do sprawowania rządów. Mimo swoich obowiązków, których miał na pewno strasznie dużo, umiał prowadzić życie ascetyczno-duchowe. Bliska była mu postać świętego Bernarda z Clairvaux. Kazimierz nie był skory do prowadzenia wojen. Chętniej brał udział w radach koronnych niż w wojnach, gdzie leje się krew. Szukał innych rozwiązań niż wojny do rozszerzania swoich wpływów. Czasem nasz główny bohater tak długo się modlił, że zapominał o swoich obowiązkach, m.in. o oficjalnych obiadach, w których jako następca tronu miał obowiązek uczestniczyć wraz z litewskimi dostojnikami i gośćmi z zagranicy. Podania mówią, że królewicz przychodził na modlitwę do katedry w nocy albo bardzo wczesnym rankiem, gdy była ona jeszcze zamknięta i wtedy można było go zobaczyć przy drzwiach świątyni. Później niestety Kazimierz zachorował na gruźlicę i mimo leczenia zmarł na nią w 1484 roku w Grodnie. Pochowany został w katedrze wileńskiej w kaplicy Matki Bożej, ufundowanej przez jego ojca. Uroczystości kanonizacyjne odbyły się w 1604 roku w katedrze wileńskiej świętych Piotra i Pawła. Z okazji kanonizacji otwarto grób świętego Kazimierza. Jego ciało, pomimo znacznej wilgotności panującej w katedrze, pozostało nienaruszone. U wezgłowia znaleziono pergamin z ulubionym hymnem świętego Omni Die Dies Manas, każdego dnia sław Maryję. Święty Kazimierz jest jednym z najbardziej popularnych polskich i litewskich świętych. Jest głównym patronem Litwy, w diecezji wileńskiej do dziś zachował się zwyczaj, że w dniu świętego Kazimierza sprzedaje się obwarzanki, pierniki i palmy. Niegdyś sprzedawano także lecznicze zioła. Jest to tak zwany odpustowy jarmark Kaziuki. W 1948 roku w Rzymie powstało Kolegium Litewskie pod wezwanie świętego Kazimierza. W tym samym roku Pius XII ogłosił świętego Kazimierza głównym patronem młodzieży litewskiej. Święty Kazimierz pokazuje nam, że mimo codziennej pracy, obowiązków, możemy znaleźć czas na Pana Boga. Wszystko zależy od nas, dla chcącego nic trudnego. Aci už demesi i linkeimus, vizien z Kazimierz.